Cześć, witam Was serdecznie, Arek z Fabryki Rowerów. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić najnowszą Madonkę. Madonkę generacji 8. Jest to model SL7 w pięknym srebrnym kolorze z czerwonymi i czarnymi dodatkami. Jest to jedyne malowanie, które jest stosowane właśnie w Madon SL7 8. generacji. Jest to rower, jak sama nazwa wskazuje, literki SL oznaczają, że jest to rama karbonowa. Oczywiście mamy karbonową ramę, karbonowy widelec. Materiał, z który jest zbudowany ten rower, to OCLV500. Jest to bardziej przystępne celowo włókno węglowe, w przeciwieństwie do włókna węglowego OCLV900, który jest stosowany w ramach SLR-a. Rower wyposażony również w karbonowe koła. Tutaj mamy do czynienia z karbonowymi kołami o profilu 50 mm Aeolusy Pro. Przypominam, że zarówno na ramę, na widelec, jak i również na koła macie w Treku dożywotnią gwarancję. Co więcej, istotną rzeczą jest to w przypadku kół, że pierwsze 2 lata tej gwarancji jest to gwarancja bezwarunkowa. Co to oznacza? Nawet jeżeli uda Wam się koła uszkodzić z własnej winy, czy też w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który jednak jest spowodowany przez Was, wypadek był z Waszej winy, to i tak do 2 lat macie zapewnioną bądź naprawę, bądź wymianę tych kół na nowe, niezależnie od tego, tak jak powiedziałem, czy była to wada fabryczna, czy było to uszkodzenie, które wyniknęło z Waszej winy. Jeżeli chodzi o osprzęt zastosowany w tym rowerze, mamy do czynienia z Ultegrą DI2, oczywiście 12-rzędową. W tym przypadku również klient zażyczył sobie montaż pomiaru mocy obustronnego, który wykonaliśmy w firmie, wrocławskiej firmie Inpeak, która montuje w korbach Shimano właśnie ten pomiar mocy, w zależności od tego, jak sobie klient zażyczy, albo jednostronny, albo obustronny. Jeżeli chodzi o zastosowane komponenty, no bardzo fajną rzeczą jest to, że mamy tutaj już kierownicę karbonową. Jest to kierownica RSL-a, kierownica Aero, także naprawdę świetny chwyt, dodaje charakterowi temu rowerowi. Myślę, że jest to świetny naprawdę dodatek. Cechą charakterystyczną tych Madonek jest również na nowo zaprojektowany bidon i koszyczki na bidon. Są one bardzo aerodynamiczne, chowają się jakby w obrysie ramy, nie wystają na zewnątrz, polepsza to oczywiście warunki aerodynamiczne tego roweru. Ten rower według nas jest najfajniejszą opcją, jeżeli chodzi o taką relację jakości do ceny. Przypominam, że możecie ten rower również nabyć w systemie ratalnym. W naszym sklepie nawet do 30 rat mamy raty 0%, także ułatwia to zakup takiego roweru, jeżeli nie stać nas na to, żeby od razu wyłożyć całą gotówkę na zakup takiego roweru. Świetny rower, świetny ścigant, naprawdę porównując to do starszych modelów Madonek, te Madonki 8. generacji prowadzą się rewelacyjnie. Myślę, że każdy, kto miał okazję już do tej pory jeździć na nowych Madonkach, bo już trochę tego sprzedaliśmy, potwierdzi moje słowa, że jest to naprawdę rower niesamowity pod kątem osiąganych prędkości, lekkości prowadzenia. Ten model według nas rewelacyjny. Zapraszamy do nas. Madon SL7 8. generacji. Zapraszamy po ten rower do Fabryki Rowerów.